mogę potwierdzić. Nie tak sobie to wyobrażaliśmy, zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że będzie bardzo ciężko, ale nie sądziłem, że tak łatwo przegramy, bo trzeba nazwać, że 3-0 przegraliśmy poza pierwszym setem praktycznie. Przeciwnik miał przewagę i wynik nie był zagrożony, także jest duże rozczarowanie, ale trudno, nie popadamy w panikę. Już w środę mamy szansę się odbić. Z czego wynikała ta bardzo duża ilość takich nieporozumień, prostych błędów w tym spotkaniu? No nie wiem, trzeba by zawodników spytać. Pewne rzeczy były niewytłumaczalne, no tak jak piłka wpadła między Dejanem a Maksimem, no to dobra wystawa, fajne, walczymy, pomimo słabego wyniku, rzucamy się, bardzo dobra piłka pociągnięta. Nie wiem, może trochę stres, to tak łatwo mówić po meczach, regułki, tak? Stres. Po prostu na pewno dzisiaj moja drużyna nie była sobą, to jest pewne. Mało który zawodnik wyglądał i czuł się pewnie, ja to czułem i widziałem to z boku, że nie wszyscy zachowują się na boisku i ich oblicze na twarzy nie jest takie jak normalnie. No może troszeczkę się przegrzaliśmy tym wszystkim. Co zostaje? No trudno. Wojna się zaczęła, pierwszą bitwę przegraliśmy. Jeszcze tych wojen będzie dużo i jestem przekonany, że niejedną wygramy. Patrząc tutaj na cyferki, to w oczy rzuca się na pewno na słabe przyjęcie i to też słaba skuteczność w ataku po przyjęciu pozytywnym. Tak, mieliśmy... Główna różnica taka to, że nie zdominowaliśmy. Jeżeli chcemy u siebie na sali z takimi drużynami teoretycznie mocniejszymi od naszych wygrywać, to musimy zrobić presję zagrywką, a sami pilnować przyjęcia, a tutaj to wyglądało odwrotnie. Niestety nie przyjmowaliśmy jakość naszego przyjęcia, aczkolwiek samych asów nie było dużo, ale jakość naszego przyjęcia na pewno pozostawiała wiele do życzeń. Do życzenia przez to, za tym idzie i przyjęcie, i atak, i blok przeciwnika był lepszy, kontratak, ale to też wynika z tego, że jeżeli my mieliśmy 12% przyjęcia perfekcyjnego, to ciężko się rozgrywa, jeżeli ma się jedną piłkę na 10 dograną i wtedy nagle rozegrać. Także no to jest dość ciężko. No ale nic, tak jak mówię, nie zwieszamy głów, trudno, stało się, nie, czasu się nie cofnie, w środę odbijamy się. Jeszcze po prostu cyferek, no to też 13 błędów w zagrywce, to jest bardzo dużo we własnej sali, które na zagrywkę chyba powinno być tutaj waszym atutem, prawda? 13 błędów. No to ja bym nie upatrywał tego, że to jest bardzo dużo. Bardziej mnie boli to, że przy 13 błędach robimy tylko dwa asy, bo tam 4 zagrywki na seta zepsute to nie jest taki zły wynik. Tylko problem jest w tym, że drużyna przeciwnika przyjmowała 60% pozytywnym przyjęciem i my zrobiliśmy tylko 3 asy, czyli okej, możemy zepsuć 13 zagrywek pod warunkiem, że przeciwnik by miał około 45% przyjęcia i byśmy mieli z 6-7 asów. Także rzeczywiście, szczerze mówiąc, to dzisiaj Jastrzębie zagrało dobry mecz. Grało dobry mecz, nie miało dzisiaj słabych punktów i ciężko nam było go ugryźć. Do tego jeszcze doszła słaba nasza gra, no i wynik jest taki, jaki jest. Jak